Patriotyzm mierzy się nie tylko wielkimi ideami, ofiarą i poświęceniem. Patriotyzm to nie tylko wielkie uroczystości, tak jak to ma miejsce 11 listopada lub 3 maja. Bo patriotyzm to również troska o szczegóły i drobiazgi na co dzień. Szczególne miejsce zajmuje tu coś, bez czego trudno w ogóle wyobrazić sobie nasze życie, właśnie codzienne. Tą rzeczywistością jest język. Dla Polaków język polski. Tymczasem nasz język ojczysty jest dziś poniewierany. I na co dzień, i od święta, w szkole, i w domu, w mediach, i w polityce. Jak można być Polakiem, lekce sobie ważąc troskę o piękno i poprawność własnej mowy? Jest kilka błędów, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ popełniane są one nagminnie. Wieki pracowały na to, aby język polski był językiem pięknym, miłym dla ucha, bezbłędnym. A choć język narodowy jest żywym i podatnym na zmiany organizmem, ma też swoje odmiany, gwary, dialekty, to jednak nie można mówić dowolnie. Tym bardziej, że w naszych dziejach język bywał stanicą, bastionem, opoką niepodległości, gdy realna niepodległość z naruszeniem praw boskich i ludzkich była nam odbierana. Kultura języka była znakiem kultury osobistej, rodzinnej i narodowej, o którą każdy świadomy Polak z całą troską zabiegał. Był to wymóg moralny, bo wstyd popełniać błędy. Nie wiem, jak to odbierają drodzy słuchacze, ale gdy słyszę, jak ktoś mówi tą zamiast tę, gdy akcentuje przedostatnią sylabę zamiast trzeciej od końca w słowach takich jak poszliśmy czy widzieliśmy, mówi poszliśmy, widzieliśmy, lub polityka, matematyka, a mówią polityka, matematyka, gdy połykają końcówki mówiąc dość zamiast dość, to wtrąciłbym takiego jegomościa do karceru na 3 dni, trzymając go tam o chlebie i wodzie, niezależnie od tego, jaki stan reprezentuje. Bo nic nie usprawiedliwia językowego niedbalstwa, a wszystko potępia. Oto sprawozdawca sportowy dostaje zadyszki i sztucznie się podnieca z tego powodu, że siatkarz podał tą piłkę za wysoko. A przecież mogliśmy ten set wygrać. A poseł mówi, polityka to nie matematyka. Jest jeszcze dość dużo do zrobienia. Człowiek łapie się za głowę i myśli, Boże, skąd ci ludzie się wzięli? Czy oni nie mieli matki i ojca? Czy nie chodzili do szkoły? Czy nie byli nigdy w teatrze? A najgorsze jest to, że oni sobie nawet nie uświadamiają tak fundamentalnego problemu, jakim jest kultura języka ojczystego. Nie chodzi tu o popełnienie błędu, bo to każdemu może się przydarzyć. Tu chodzi o to, że te błędy popełniane są notorycznie, z jakimś niezwykłym uporem, z jakąś wybitną odpornością na poprawny język polski. Na to nie ma i nie będzie zgody. Skąd brać dobre wzory? Rozmawiałem niedawno w Montrealu z panią, która maturę robiła jeszcze przed wojną. Uderzyło mnie, jak mimo podeszłego wieku pięknie mówi po polsku. Staranny dobór słów, miły dźwięk, myśl prowadzona z dyscypliną. Okazuje się, że dobrą znajomość języka ojczystego środowiska, z jakiego pochodziła moja rozmówczyni, wynosiło się z rodzinnego domu. Dlatego na pensji nie było już specjalnego przedmiotu nauka wymowy, ponieważ wszystkie uczennice mówiły tak samo starannie. Spotkałem też naszego rodaka z Kresów, który po wojnie jako oficer z rezerwy znalazł się w Kanadzie. Był z wykształcenia inżynierem, został profesorem na jednej z tamtejszych prestiżowych uczelni. Od wielu lat jest już na emeryturze, a Polskę odwiedził dopiero po roku 89. I znowu wstrząs, jakby głos zza światów, mocny, wyraźny, dźwięczny, poprawny, piękny, echa dawnej Polski. W ten czas zdałem sobie sprawę, że konwersacja z takimi osobami trwać może całe godziny, a gdy na dodatek zbierze się grono przyjaciół na takim właśnie poziomie, to zawiązuje się jakaś cudowna polska społeczność. I na tym chyba polegał czar, który opromieniał nocne rodaków rozmowy. Ale te środowiska, z których można było czerpać wzory, zostały skazane na śmierć lub wygnanie. Dlatego w Polsce jest ich jak na lekarstwo. Łatwiej o nie na emigracji, choć upływający czas robi swoje.
kurczą się, jest ich coraz mniej, żyją w swoim świecie, który odchodzi i o którym mało kto pamięta, jeśli w ogóle wie, że takie środowiska istniały, reprezentując wysoką kulturę polską. A pierwszym znakiem rozpoznawczym była troska o godność i urodę naszej mowy. Odwrotnie, cały program rzucenia Polaków na ziemię, by zdeptać ich dumę, opierał się na tym, by odebrać im ludzki głos, nam odebrać, byśmy jęczeli pod razami lub bełkotali coś w pijanym widzie. I to się w jakiejś mierze udało, stając się normą zatwierdzoną przez uczonych filologów, a realizowaną przez film, teatr, radio i telewizję. Nie rażą błędy, które są jak potknięcia i które każdemu mogą się zdarzyć. Ale jeśli mają być normą i to w wykonaniu osób publicznych, to wówczas błędy te są jakimś policzkiem pod twarzą wymierzoną w godność polskiego narodu. Tak? Trzeba użyć tych wielkich słów. Bo bywało w naszych dziejach, że zakazywano nam mówić i pisać we własnym języku. Więc walka z językiem polskim była formą walki z polskością, czyli formą walki z człowiekiem Polakiem. A jeśli teraz łaskawie możemy mówić, ale byle jak, to znaczy, że ta walka wcale się nie skończyła, że trwa nadal, tyle że obliczona jest na inny efekt. Nie chodzi o to, by z nas zrobić Moskali czy Prusaków, lecz byśmy stali się społeczeństwem po prostu nijakim, bezpostaciowym, materiałem etnograficznym, ludzkimi zasobami i niczym więcej. I na to nie ma zgody. Bez należytej troski o język ojczysty nigdy nie odzyskamy narodowej dumy i jasnego rozumu. Jeśli taka jest rola słowa, bo ono odsłania przed nami świat, to nie ma też zgody, aby pseudodziennikarz z telewizji czy radia mówił nam, że ktoś zagrał tą piłkę. Jeśli zagrał, to tę piłkę, a nie tą piłkę. Jeśli dziennikarz nie umie mówić po polsku, niech ima się innego zajęcia. Polską mowę w polskich mediach trzeba szanować i trzeba się jej nauczyć. Szczęść Boże!